Hej, cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z grą Car Mechanic 2021. Oczywiście kontynuujemy nasze cele. Czyli dokończymy nasze Porsche. Dobra. Ściągnę tutaj oponkę, żebyśmy widzieli, co tutaj jest na tyłach. Czy tą felgę da radę naprawić? To jest zagadka. Nie, nie da rady. Musimy ją kupić. Ok, to jest felga 964 RS 18. Dobra. Oczywiście to jest opona dedykowana. Opona, felga. Opona jest zwykła. Vintage B 265 35. Okay. Nam się ładnie nakłada, my sobie tutaj ściągniemy. Dobra. Zapominam się, że tu trzeba to ręcznie robić. Dobra. Dobra, zaczynamy od. Okej, okay, nie mamy wszystkiego. Więc tak. Sprzedam co mam. Obudowa przegubu osi. W ogóle co ja mam na liście? Trzeba wyczyścić całą listę. To jedna strona w ogóle nie istnieje, więc a tłoczka nie musiałem kupować. A, źle mam posortowane. Jeszcze raz. Czekajcie. Jeszcze raz wyczyszczę tę listę. Bo coś nie tak. Jeszcze zdejmę. Amortyzator. Amortyzator zwahaczowy tył, ogranicznik i sprężyna tylna. Dobra, czyli amortyzatory są gotowe. I co my tu mamy? Dolne ramię wahacza na pewno, to na pewno, to na pewno. Półoś. Ok. To tak skrótsza. Te trzy rzeczy muszę kupić. O, brakuje wahacza górnego.
Tu muszę kupić dwie sztuki. I tu muszę na pewno kupić tuleje. Żadnych tulej nie kupiłem. Skoro tu mamy 4 i 4, czyli 8 sztuk. Okej. Aha, musimy podnieść auto. No i też nie mam klocków hamulcowych. W sumie mógłbym kupić od razu 4, ale dobra, już nie będę kombinować. Ok. Tak to wygląda z tej strony. I ciekawe, że tutaj mamy logo na feldze. Takie czarne. Ok, czyli rozumiem, że tył mamy ogarnięty w całości. Zostaje nam przód. Tak, tutaj szczęściami. Czemu? O, tutaj nie założyłem amortyzatora. Zapomniałem. Ok. No i dobra, lecimy tutaj naprzód. Na pewno będziemy potrzebować 2, 2, czyli 8 i 4, czyli 12 tulej. Na zakupie. I na pewno dwa klocki hamulcowe. Dobra, jedna strona jest zrobiona, drugiej też tutaj dużo brakuje. No ale spróbujemy cokolwiek odzyskać. Okej.
Dobra. Dobra, coś tam naprawione. Zobaczymy, czy coś się da wytoczyć. Super, da się. Aha, amortyzatorek. Musimy już to rozebrać. Nie. Tutaj. I tutaj. Teraz możemy sobie popatrzeć. Amortyzator dwuwahaczowy. Belka przednia krótka. Dwa drążki, dwie końcówki. Osłona przygubu osi przedniej i piasta przednia. Dwie sprężyny przednie. Stabilizator przedni. Tam na pewno coś... No coś będzie jeszcze. Dobra, zobaczmy, jak tutaj z oponkami wygląda. Tutaj też jest 18. Felga 964RS. Myślałem, że będzie inna. Dobra, kupiona i opona, tutaj jest inna, 235,40 na 18, 235,40 na 18. Tam chyba było 265 na 35, nie? Dobra. Czekajcie. Tu nic nie ma. Dobra, tak z grubsza wszystko, choć nie do końca. Tutaj jest wahacz górny jeszcze do kupienia.
Och. Nie tak. Też to przeoczyłem. No i tu też coś nie tak jest. Czemu tego nie mam? Czemu tego nie kupiłem? I zaślepek to też wiem, że nie kupiłem. Dobra, to jest ta strona, teraz ta strona. No, akumulatora nie włożyłem nawet. A mogę go z tej pozycji? Mogę z tej pozycji nawet. Dolne ramię wahacza, serio? Okej. No i dobra, i wszystko mamy zrobione, całe zawieszenie. Pozostaje tylko, tak mi się wydaje, zrobić karoserię. I wnętrze. Dobra, najpierw spawanie. 2200, sporo. Dobra, tutaj właściwie nie mamy w ogóle. Dzisiaj niedorobione jest, bo zobaczcie, wystają te. Ktoś tego nie sprawdził nawet, że nie pasują płyny. Po prostu przekonwertowali Porsche z poprzedniego, ale nie zauważyli, że doszły płyny w nowej wersji, więc no tutaj jest to ewidentnie do poprawki. Chyba w ogóle z tych części niewiele zostaje. Czy akumulator? Dobra, akumulator powiedzmy się tu będzie chować. Dziewięć, sześć, cztery. Dobra, zobaczymy jak z wnętrzem. Jak wpiszę 964, to mamy kierownicę, mamy siedzenia. A jak z tylnymi siedzeniami? Czy tutaj coś będzie? Powinno być, nie? Nie, okej. Okay. Mamy tylko przednie siedzenia. Wiem, że jest dwuosobowe, ale ogólnie jest tu jakby miejsce na jakieś siedzisko minimalne. Tak jakby tutaj czegoś brakowało, wygląda to tak nieciekawie. No dobra. To mamy. Zobaczmy, czy coś ja z tego mogę naprawić. Nic nie mogę naprawić. No dobrze. Sprzedaj. Rozrusznik mi został? Serio? Czekajcie. O kurczak. Tu jeszcze jest trochę rzeczy do zrobienia. Nie zauważyłem.
A rozrusznik jest, faktycznie trzeba zamontować. Zastanawiam się, czy ja tu wszystko. Nie, wygląda, że jest wszystko. Dobra. To out. Okej. Dobra. To w takim razie kupujemy części. Czy są jakieś tuningowe? Nie ma. Więc trzeba wziąć standardowe. Nie wiem, czy mi starczy kasy. Ja tak naprawdę muszę kupić wszystko. Będziemy się najwyżej głowić zaraz. Zabrakło mi na przednią tylną szybę i tylny zderzak. Dobra. Okej, no dobra. Co my tu mamy? Nic nie mamy. Pójdziemy sobie do magazynku. Próbujemy opróżnić wszystko, co mamy, i sprzedać, co się da. Sporo tego. Nawet jakiś silnik został. Dobra. Wywalamy to, sprzedajemy. W sumie po co mi to, nie? Sprzedaj wszystko. Ok. Dzięki temu została mi kasa. Ten silnik nie mogę jedynie sprzedać. Ok. To ty wracasz. Ale to mi wystarczy na zakup. I na lakierowanie nawet mi starczy. Powinno. A jeszcze tablice. Skoro Porsche, to niech będą Niemcy. Dobra, czy mamy wszystko na 100%? Coś tutaj nie zagrało. Aha, dobra, bo tam jeszcze były części do wymiany. Poczekajcie. Podejdę sobie, otworzymy bagażnik. I tutaj jest filtr oleju do wymiany. To chyba musimy... Wspomaganie. I ten zbiorniczek to tutaj... On jest tylko do wlania oleju. Jest taki bagnet śmiesznie tutaj wygięty. Nie, tutaj nic nie naprawimy. Filtr oleju B6 M64 i zbiornik płynu. Zbiornik na Z jest na końcu. Dobra, zostało mi jeszcze 2000.
Tu też widzicie złe ujęcie, bo przenika ten, ta flaszka. Dobra. Więc to jest do poprawki na pewno. To możemy sprzedać. Sprzedać. Zobaczmy, czy mamy wszystko na 100%. Wygląda, że tak. Całkiem sporo tych koni. Tak, wszystko jest na 100%. Dobra, no to machniemy go sobie na lakiernię. Nie, może najpierw na ścieżkę diagnostyczną. Zrobimy tak geometrię i zrobimy światełka. Też one tutaj się to niczego. Okej. Okej. Dobra, no to teraz na lakiernię. Jakie są domyślne? Jest białe Porsche, nawet by fajnie wyglądało. Może być niebieskie, srebrne, takie bazowe, takie czerwone, czarne, metalizowane, bazowe i białe bazowe. Mi się bardzo białe podoba. Ale jeszcze chcę zobaczyć, czy mamy tutaj jakiś. Czekajcie, weźmy biały kolor. Czekajcie. Weźmy sobie bazowy, tak? I teraz jak zmienię. Co nam tutaj te malowanie dodaje? Aha, dodaje nam naklejkę RS. Taką malutką na dole. I. A nie, tutaj to jest na stałe RS Ameryka. Następnie pod dwójką mamy. To musi być pewnie jakiegoś koloru malowanie. Poczekajcie. Zobaczymy, jakbyśmy zmienili lakier na jakiś inny odcień. Aha. Tutaj mamy RS w kolorze białym po prostu. Dobra. Następnie. A i to wszystko. Ok. Mamy białe RS i czarne RS. To. Nie wysilili się. Dobra. Teraz pytanie, co tutaj zrobimy? Może taki metalizowany? W sumie? Niech będzie. I damy tą naklejeczkę RS czarną. Dobra, lakierujemy. Biały też mi się podobał. I czarny też mi się podobał. Ok. Przeniesiemy go sobie do drzwi garażowych. I tak wygląda nasze Porsche. Więc tak, Porsche wygląda, to wiecie. Okrągłe światła. Z przodu logo. Tutaj RS, tu taki duży spoiler i napis RS Ameryka. Ameryka. Tak to się otwiera, tak to się zamyka. Możemy wsiąść do środka. Siedzenia kubełkowe, lata 90. Radia nawet nie ma. I korbki jeszcze. No dobra, no ale no zegary wiadomo jakie są. Fajne klameczki takie. Śmieszne. Retro. Dobra. To chyba się przejedziemy po prostu. Nie ma innej opcji, nie? Możemy sobie wziąć mapę. Weźmiemy sobie padzik. Weźmiemy sobie tor. Długą, prostą. I zobaczymy, ile to auto wyciąga na godzinę.
tutaj nie było żadnego tuningu. Ładnie się to zbiera. Będzie 200. Okej, okay. Było 228, co prawda zaniżę zawsze, ale spróbujemy zrobić 230. Ładnie, ładnie jedzie. Napęd na tył, daje radę. Musimy zrobić 230. To chyba są tylko 4 biegi. To nie sprawdzałem dokładnie, jak mówię, ale jedziesz. Trochę mi tak rzuca, ale... O, 229, no tu akurat pokazałoby się 208. No cóż, no spróbujemy go potem podtuningować jeszcze. Ale to może w kolejnym odcinku, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Okej, na dzisiaj to wszystko. Do następnego odcinka, to już traci przyczepkę. Dobra. Nie, no całkiem fajny samochód. Mógłbym taki mieć. Nie było na niego stać. Okej, to tyle. Do następnego odcinka. Cześć.